Cześć, z strony Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w sezonie trzecim rozdziału trzeciego. Jak co sezon, moi kochani, zaczynamy od konkursików, a w dzisiejszym odcinku do zgarnięcia jest 1000 dolców jako pierwsza nagroda, a drugą nagrodą jest przekozacka koszulka z Pixie Shopu z kolekcji milionowej. To jest taka sama koszulka, co ja mam. Jeżeli wygrasz, to wystarczy napiszesz mi swój rozmiar, a ja ci podeślę koszuleczkę. Link do oferty z koszulkami oczywiście macie w opisie, więc tam możecie ją sobie dokładnie obejrzeć, jak ona wygląda. A żeby wziąć udział w konkursie, to wystarczy mieć aktywny kod Farel w sklepie, subskrybować kanał oczywiście z dzwoneczkiem. No i mój drogi przyjacielu, napisz w komentarzu, co najbardziej ci się podoba w nowym sezonie. Wyniki konkursu ogłoszę w następnym materiale, a teraz zaczynamy! Moi kochani, od godziny 9 trwa przerwa. Mamy godzinę 12:20 i jeszcze nie możemy zalogować do gry. Ale, moi kochani, znalazłem bardzo fajny film, gdzie gość już kupił wszystkie stopnie, ale to dzięki temu, że logował się po prostu przez inną platformę, chyba prawdopodobnie przez Xboxa. Więc dzięki temu mogę wam pokazać prędzej, jak wygląda cały karnet. Ja oczywiście te 100 stopni kupię w następnym odcinku, więc już będziemy grali Lordem Vaderem w następnym filmie. A teraz zobaczmy, co do nas nowego przygotował Epic Games. Dobrze, moi kochani, na pierwszej stronie mamy Eevee. Kurczę, nie wiem, co się dzieje z tymi twórcami gier, bo tak, w Brawl Stars jest Eevee i tutaj jest Eve. A mój piesek też się nazywa Eevee. I do tego ona dostanie takie kozackie blady, czerwono-niebieskie. Bardzo fajne. Tutaj mamy dodatkowy jakiś spray. Okej, okay, Eve z tymi pistoletami. Widzę, że jej taki styl jest czerwono-niebieski. I mamy tutaj gościa, który nazywa się Snap. I ten gościu jest przekozacki. Czegoś takiego jeszcze w grze nie było, ponieważ ten gościu jest dowolnie modyfikowany. Możemy mu stawić rękę od innego skina, inną głowę i tak dalej. Ale oczywiście te ręce, głowy, nogi będziemy zdobywali podczas grania w grę i co jakiś czas kolejne elementy danego ciała będą nam odblokowywane. Tutaj mamy bardzo fajny ekran wczytywania. To mi się mega podobała ta grafika. Ja bym sobie na przykład wydrukował, gdzieś tutaj powiesił. Na drugim stronie Battle Passu oczywiście mamy... Ojejku, jaka emotka cute, selfie. Coś pięknego. I tutaj też mamy emotkę, że możemy sobie po prostu wysyłać jakieś serduszka. Swoją drogą, wbijajcie do mnie na Twitter i na Instagram. Wszystkie linki macie w opisie i zostawcie tam serduszko. Napiszcie, że jesteście spod tego filmu, no to ja wam odpiszę albo zostawię serduszko. No i mamy kolejną, Eve. Ale w takiej sukience balowej, bandyckiej. Bardzo fajne są te skiny, mi się podobają. Myślałem, że ten karnet będzie słabszy, ale widzę, że no, ma to potencjał. I oczywiście, jak widzicie, ten motyw niebiesko-czerwonego bardzo fajnie komponuję ze sobą. Pomimo tego nigdy nie ubierałem się nigdy na niebiesko-czerwono, ale fajnie naprawdę wygląda. No i kolejny ekran wczytywania, który jest mega sztosem. Dalej, co my tutaj mamy? Mamy... A, taką emotkę. Co zrobić? Spray. Snapa. Też bardzo fajnie to wygląda. No i mamy oczywiście jakąś Claymore. Jakąś taką broń śmieszną. Ciekawe. I dalej mamy tak, moi kochani. Dalej mamy właśnie tego gościa, o którym wam mówiłem. Arm Guy. On się nazywa tutaj po angielsku. Ale gdzieś tam widziałem, że jego nazwa to jest Snap. No i bardzo fajnie, że Epic Games coś takiego wymyślił. W którymś tam sezonie była Maja, którą też mogliśmy sobie edytować, ale tam tylko mogliśmy kolory bluz, spodni, hełmu, coś takiego zmienić. A tutaj możemy faktycznie całą postać skustomizować. Coś takiego jak w Robloxie. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj jakąś muzyczkę lobby. Okej, pop it. Całkiem niezłe. No i tutaj mamy taką halbardę. Jak ktoś grał z was w Clash Royale, no to pamiętajcie, to napiszcie w komentarzu, kto taką halbardą wojował. Jedna z epickich kart, o ile się nie mylę. Tutaj mamy kolejny ekran wczytywania. No, fajnie to wygląda. Taki rysunkowy. Broń z malowaniem. Adidas Armor. Powiem wam szczerze, że te malowania już mi się troszeczkę znudziły. Ja zawsze gram na automatycznych i co mi dobierze, to tym gram. Jakoś do tego za mocno uwagi nie przykładam. Kolejny poziom. Wow, 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 wow. Lance Dance. Wow, dobre, dobre. To mi się kojarzy z jakiegoś Silk Roada albo z Mu Online, albo z Kabala i z takich innych gierek MMORPG. O kurczę, ta lotnia jest przegięta. Na czwartej stronie lotnia jest mocna, moi drodzy. To chyba najlepsza będzie lotnia w tym karnecie. No i mamy kolejną postać. Adira. I tutaj jest sztandar oczywiście. No, z tego najbardziej mnie urzekła emotka i ta lotnia, bo jest mocna. Adira and the Dragon. Okej, okay, czyli to jest jej smok. No ciekawe są te nowe postacie. Zobaczymy, czym jeszcze nas zaskoczy tutaj Epic Games. Storm Shield Blades. No takie podwójne te blady, nawet fajne. Nie mówię, że nie. O, mamy gościa.
w takiej mumia. Koleś mumia. Ekran wczytywania tych grzybków. Bardzo fajny. Mi się mega podoba ten klimacik, który jest w tym momencie zachowany w tym sezonie. Mega fajnie. No i tutaj mamy oczywiście Glitz Grid. Taka bardzo retro smuga. Bardzo fajna, na pewno będę używał. Tutaj mamy oczywiście jeszcze Cloak. Stormfaker Cloak. Stormfarer Cloak. Sorry. No i tutaj mamy kolejną lotnię. No taka. 2 na 10. Nic szczególnego. No ale pewnie jak ubierzemy cały secik, to będzie fajnie to wyglądało. No i mamy The King Oath. Wow. Taki prawdziwy miecz. Ostry. Nawet fajny. Tarcza do tego. Okej, z takim gryfem. I tu mocna lotnia. To mocna lotnia, moi drodzy. To mi się podoba. I mamy gościa. Malik, moi drodzy. Oficjalnie Malik Montana został dodany do Fortnite. Kto by się tego spodziewał? Chyba nikt. Nie no, kurczę, nie mam pytań. Malik. Malik's Honor. No okej, te malowanie jeszcze Malika jest spoko. Mi się podoba. No i tutaj mamy... Dalej lecimy. Emotka. Ciekawa emotka. I no mamy tutaj mega dziwną postać. No dobra, to był jakiś kostiumie jakimś takim, który ma chronić przed burzą czy coś. Tam był storm, coś tam. Malik w takiej w troszeczkę innej odsłonie, bardziej kolorowej. Okej. Nie no kurczę, to jest niesamowity dance. No fajne, fajne, nie powiem, że nie. Tutaj mamy kolejny ekran wczytywania. I tej postaci nie znam. Tej postaci nie znam niestety. Nie było jej chyba nawet w karnecie. Znaczy, do tej pory jeszcze nie było, może będzie dopiero później. Kolejne smugi. Okej. I co my tutaj mamy dalej? O! I to jest konkretne malowanie. Bardzo fajne to było malowanie. Szkoda, że tak szybko skipnął. Mamy Sabinę, moi drodzy. Nowy skin. Bardzo ładny. Taki nowoczesny, bym powiedział, nie? Taki odważny. Tu kucyki. Takie szybkie okulary. No i fajny ekran wczytywania. Mega mocne. Mega podoba mi się ten teraz taki styl pomazany. Takie kolory. Bardzo ostre. Żółty sezon. Takim bardzo fajnym vibe'em. To jest to. To będzie fajnie się grało w wakacje. Ja też taką kamerkę sobie przygotowałem, bardziej vibe'owską. Może sobie ocenić ją w komentarzu w skali od 1 do 10. I mamy jakąś lotnię, która faktycznie nie była w ogóle warta uwagi. I mamy jeszcze do tego, co? Shuriken jakiś. Dobra. Sabina w innej odsłonie. No dobra, tu jest tak bardziej na czerwono. Ubrana, ale chyba tamta czarna była lepsza. Potem miała inną fryzurę i tak mi się bardziej podobało. No i mamy tutaj jeszcze oczywiście kolejny styl, to była Eve chyba. Muzyczka oczywiście do lobby. No i ten ekran wczytywania też jest naprawdę ładny. No Epic Game się postarało z tymi grafikami. Czuć te lato. Okej. Lord Vader. Spray do Lorda Vadera i kolejne fajne malowanie. No to jest też ciekawe. Mi się naprawdę podoba. A już myślałem, że będą naprawdę mega słabe te malowania. No oczywiście za setny poziom, że tak powiem. Darth Vader. Z takim plecaczkiem, okej. No dobra, takie malowanko też dosyć ciekawe. Ej, fajne no. Fajne. To mi się podoba. Te takie czerwone elementy migające są super. No i oczywiście mam tutaj jeszcze granatnik. I do niego jakaś fajna będzie lotnia chyba, moi drodzy. I taki ekran wczytywania. Mega sztosik. Mega sztosik. Smugi takie, że lecimy z tymi statkami. Fajne, fajne. No i zamiast miecza dostanie coś takiego. No nie mam pytań po prostu. Nie mam pytań, moi drodzy. Co to ma być? A, i do niego marsz imperialny, tak? Tu, 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 tu. Powiem wam szczerze, moi kochani, że to jest naprawdę jeden z lepszych karnetów. Naprawdę mi się podoba, czuć ten taki vibe wakacyjny. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Pamiętajcie, że jeszcze wlatuje dzisiaj albo jutro kolejny odcineczek, który już dla was przygotowuję. Więc jeżeli nie możecie doczekać, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Pamiętajcie, że brać udział w konkursie na koszulkę, V-dolce oraz konsolę Nintendo Switch. Wystarczy, będziecie mieli aktywny kod FARAL do 9 czerwca i wtedy ogłoszę wyniki konkursu. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, hej!